Przychodzą, żeby polizać stopy albo zostać zbitym. Wchodzi się, od razu jest kanapa, na której tylko ja siedzę. Nikt nie siedzi na kanapie, oni siedzą albo na małym stołku, albo na podłodze. Jest kratka, jest ściana do tortur, tam są różne właśnie pejczyki, jakieś różne rzeczy. Główna grupa odbiorców to są szefowie. Czy ty jesteś sadystką? Oj, tak. Jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, które świadczą usługi BDSM. Na czym polega twoja praca? No, praca polega na tym, że przychodzi klient, wypełnia ankietę, płaci pieniążki i później realizuje z nim ten zakres, który zaznaczył w ankiecie. Tak? W zależności. Ankieta. Co to za tajemniczy dokument? Co tam się znajduje? Na ankiecie są wszystkie rzeczy, które ja wykonuję od mojej strony. I przychodzi uległy, sobie wypełnia tą ankietę i mamy wspólne rzeczy, które nas interesują. I w ten sposób dwie osoby się dobrze bawią, nikt nie przygina, ani w jedną, ani w drugą stronę. Powiedzmy, jakiego rodzaju są to rzeczy? Jak wygląda taka przeciętna, zwyczajna sesja? Znaczy, no przeciętnej sesji to nie ma, tak? No, każda sesja jest zupełnie inna, tak? Są jakieś najczęstsze motywy powielane, na przykład face sitting, czyli siadam mu na twarzy. Albo go przyduszam, albo tam jakaś minetka i tak dalej, i tak dalej. Lizanie stóp, bicie, spanking na przykład. Mam bardzo dużo rzeczy do bicia, także całą ścianę, taką metr na metr. Jakie to są przedmioty? Paski, pejcze, flogery jakieś. Ojejku, co czego tam nie ma, to będzie szybciej. Świadczysz te wszystkie usługi w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, mieszkaniu. Jak ono wygląda? Jak jest zbudowane? Czy jest około 80 metrów kwadratowych. Wchodzi się, od razu jest kanapa, na której tylko ja siedzę. Nikt nie siedzi na kanapie, oni siedzą albo na małym stołku, albo na podłodze. Takie są zasady. Tak, takie są zasady, żeby byli niżej. Tak, obok jest kratka, jest ściana do tortur, tam są różne właśnie pejczyki, jakieś różne rzeczy. No, dyby są i dużo powierzchni, żeby się człowiek położył i można było coś z nim zrobić. Jest drugi jeszcze pokój do dominacji medycznej, który wygląda no, jak gabinet. Akurat miesiąc wcześniej się zamykał gabinet ginekologiczny w Warszawie i odkupiłam prawie cały sprzęt. Także miałam farta. I naprawdę za psie pieniądze, także... Sama urządziłaś to mieszkanie? Tak, zupełnie wszystko sama robiłam. Nikt nie pomagał. Ile czasu ci to zajęło, skompletowanie tego wszystkiego? Ze 3 lata jakoś. Bo wcześniej z byłymi zaczynałam. Miałam jakieś tam podstawowe jakieś pejczyki, jakieś takie kajdanki i tak dalej. No a tak komercyjnie od 2 lat jakoś tak zbieram. Już teraz nie wiem, co mi potrzebne, tak naprawdę wszystko mam. No właśnie, mówisz o swoich byłych, a ja zastanawiam się, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Jak to się stało, że zajęłaś się czymś takim profesjonalnie? Komercyjne podejście się wzięło z tego, że założyłam sobie profil na BDSM.pl. I zaczęli do mnie sami pisać, że proponują mi daninę. Ja w ogóle nawet myślałam, że jeśli już, to w drugą stronę, tak? Że ja bym musiałam kogoś zapłacić, żeby go zbić, no bo kto by chciał, tak? To się okazało, że to się jednak w drugą stronę odbywa i byłam bardzo zdziwiona i tyle wygrać. No. I pomyślałaś, że w takiej sytuacji przekujesz to w biznes. Tak. Skoro tak się zgłaszali, to czemu nie? Jakie zasady obowiązują w twoim mieszkaniu, w twoim gabinecie? Przede wszystkim nie ma seksu. No nie licząc tam minetki w moją stronę, to jest jedyna forma seksu, jaka istnieje. Tak? No nie ma dotykania mnie, jakichś głupich tekstów i tak dalej. No tak poza tym to w zależności co tam ustalimy sobie wcześniej. Czy to prawda, że w takich sytuacjach ustala się hasło bezpieczeństwa? Tak. No, u mnie to jest stop, żeby najłatwiej było zapamiętać. No, ale hasło musi być, bo inaczej no, to nie wiadomo, czy ktoś jest bity za mocno, czy za słabo. No, jak ktoś mówi ała, no to sobie mówię, może mówić ała, ale z przyjemnością. Tak? No, jak już mówię stop, to już wiadomo ewidentnie, że to już nie jest dla niego przyjemny ała. Kim są twoi klienci? Jakiego rodzaju są to ludzie? W jakim wieku? No, z reguły kryzys wieku średniego. Ludzie, którzy już troszeczkę przeszli i mają dosyć zwykłego seksu, przychodzą na coś innego. I główna grupa odbiorców to są szefowie, wbrew pozorom. Skąd o tym wiesz? Czy oni o tym opowiadają, chwalą się? Znaczy często w rozmowie końcowej takie są luźne rozmowy na każdy temat. I często pada słowo mojej pracownicy coś tam, tak?
No, albo byłam na konferencji coś tam trzyosobowej, jakiejś tam zarządu. Myślisz, że to jest jakaś reguła? Myślę, że musi być równowaga w przyrodzie zachowana i jak oni rządzą innymi, no to chcą, żeby ktoś nimi rządził. No ile można rządzić? Chociaż ja tam mogę cały dzień. To pewnie będzie naiwne pytanie, ale jednak, czy przychodzą do ciebie żonaci, także mężczyźni? Bardzo często. Widać to po ankiecie. No w ankiecie jest taka rubryczka, gdzie można zaznaczyć, w jakim miejscu można mieć ślady po spotkaniu. I większość zaznacza, że nie może mieć śladów nawet na penisie i tyłku. Także no, są żonaci. Samo z siebie to wynika. Jedną z usług, jakie oferujesz, jest odgrywanie scenek. Między innymi. Między innymi. Scenek, w których wcielasz się i ty, i twój klient w różne sytuacje, w różne postaci. Jaką scenkę odgrywasz najczęściej i jak to wygląda? Na czym to polega? No najczęściej feminizacja jednak tutaj króluje, czyli facet się przybiera za kobietę i udajemy, że jesteśmy parą lesbijek, że tak powiem. Z tym, że ona jest taką s***ą do pomiatania, ja ją tam bzykam takim dildosem, tak zwany strapon. Jak ty postrzegasz swoich klientów? Czy patrzysz na nich jak na dziwaków, zboczeńców, czy być może po prostu na osoby, które potrzebują czegoś więcej, żeby osiągnąć satysfakcję seksualną? Znaczy, jeśli chodzi o dziwaków, zboczeńców, to i tak oni mnie nie przybiją. Bo moja ankieta ma ze 30 pozycji, mnie interesują wszystkie, a nikt jeszcze wszystkich nie zaznaczył. Także po prostu myślę, że są troszeczkę mniej walnięci ode mnie, no, tylko w drugą stronę. Ilu tak naprawdę masz klientów? Czy to jest niewielka, ale stała grupa osób, które do ciebie przychodzą, czy być może jest zupełnie inaczej i tych osób jest zdecydowanie więcej, niż mogłoby się wydawać? Jak jest? Znaczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tych ludzi. Czy to są osoby wyłącznie z Warszawy, czy być może przyjeżdżają ludzie z całej Polski? Znaczy specjalnie. To najdalej chyba ze Szczecina albo z Krakowa. Z Poznania się zdarzali. Zastanawiam się, czy jesteś w stanie się z tego utrzymać, czy być może masz zupełnie inne zajęcie, a to jedynie to jest coś, co robisz po godzinach w wolnym czasie. Znaczy zarabiam dużo więcej niż średnia krajowa, tylko z tego. I z żadnej innej pracy, którą pracowałam, tyle nie miałam pieniędzy, także. Czyli to jest znaczy, twoje główne zajęcie? Tak, główne, tak. Inne rzeczy robię po godzinach hobbystycznie, a z tego się utrzymuję. Przyjemne, spożyteczne. Jak dużo pracujesz? Czy to jest tak, że klienci przychodzą do ciebie kilka razy w tygodniu, czy być może jest ich jeszcze więcej? Jeśli chodzi o ilość klientów, no to zależy od dnia. Tak? Czasami jest jeden, czasami nie ma wcale, a czasami nawet do 4 dziennie jest. Także. Czy zdarza się, że twoi klienci rezygnują w trakcie? Bardzo rzadko się to zdarza, no ale się zdarza. Jak ktoś nie wie, po co przyszedł, no, oglądał się filmików i myślał, że on jest super gierą, także on przyjmie 100 batów na tyłek raz po raz, walnego 2 razy i już jednak twierdzi, że nie, ała, boli, tak? No, jak ma nie boleć? No, jak goleje kablem, tak? Także no, czasami bywają takie osoby, co rezygnują bardzo szybko, no, jednak rzadko. Przeważnie wychodzą z założenia, że no, jak już zapłaciłem, to zostanę. Czy masz w pamięci jakieś nieudane sesje? Mam. Mam zdecydowanie, kurczę. Jedna była sesja, gdzie zaznaczył gościu 2 X-y chyba w tej ankiecie. Dwie pozycje, policzkowanie i siadanie na twarzy. W trakcie stwierdził, że jednak nie chce, żeby mu siadała na twarzy, nawet nie podał powodu, bo nie. No to stwierdziłam, dobra, no została ci jedna pozycja, będę cię policzkować, kurde. Ze 2 razy, kurde, walnęłam, czy 3. Nie, koniec. Dobra, no to jak już nie mamy nic do roboty, no to idź. No, niech mnie pani spoliczkuje jeszcze. Nie, no przecież mówiłeś, że koniec, tak? Takżeśmy się przekomarzali z 30 minut. Kilka było sytuacji, co chcieli mnie obłapiać i jakoś nie za bardzo do nich to docierało, tak? Dostawali po łapkach jakimś bacikiem, a dalej wysuwali ręce. To też było dosyć nieprzyjemne. No tak realnie nic tam złego się nie działo, tak? No, co najwyżej się zdenerwowałam kilka razy. Czy to, czym się zajmujesz, jest bezpieczne dla ciebie i dla klientów? Znaczy, jeśli to robi się umiejętnie, no to jest bezpieczne. No. Akurat jestem jedyną w Polsce dominą, która ma sterylizator medyczny.
takie wykupione z gabinetu, które wszystkie metalowe rzeczy się daje do temperatury i to jest tak samo jak w szpitalu, masz sterylne rzeczy. Tak? To, które nie przeżyje temperatury, mam specjalne płyny dezynfekujące, myję podłogę po 3 razy po każdym kliencie. Lampę UVC nawet mam do sterylizacji pomieszczeń. Też z gabinetu wykupiona. No, jakieś tam rękawiczki, prezerwatywy na dilda i tak dalej. To jest, jak się dba o odpowiednią dozę bezpieczeństwa, to jest to bezpieczne. A kwestia bezpieczeństwa nawet pod tym względem, czy nie masz obawy, że komuś po prostu zrobisz krzywdę, że nie wyczujesz granicy? No, to trzeba wiedzieć, gdzie bić. Zawsze i jak wiesz, bić. Gdzie leży granica? Znaczy, to jeśli chodzi o granicę, no to najwyżej ktoś powie stop, tak? No ale na przykład są takie żelazne zasady, na przykład nie bijamy po nerkach, bo tam się może coś złego stać. Czy jest więcej takich żelaznych zasad, których absolutnie nie można złamać? Przebijanie jąder na przykład. Znaczy szczególnie na jądrze, tak? No bo jądra w teorii można, ale też ja tyle nie, na tyle się nie znam, żebym to zrobiła. Więc po prostu nie robię rzeczy, których się nie znam. Tak? No. Jak twoi bliscy, jak twoi znajomi, jak twoja rodzina przyjmuje to, czym się zajmujesz? Czy oni o tym wiedzą? Znaczy mama nie wie. Mama myśli, że zupełnie gdzie indziej mam jakąś pracę zupełnie inną. A ojciec wie. Ojciec nawet był na imprezie, na której miałam pokaz z koleżanką, na której wbijałam jej tam igiełki, jakieś tam pejczyki jej robiłam. I co? Normalnie patrzył się na to. Mówił, że okej. Okay. Stwierdził, że lepiej niż w drugą stronę. Bo tak to nie mógł na to patrzeć, a tak to. Co będzie, jak mama zobaczy? Nie dowie się. Mieszka daleko. A znajomi? Znajomi większość wiedzą. Zdecydowana większość. A ci, co nie wiedzą, no to skoro dotarli w jakieś miejsce, gdzie było mowa o BDSM, to się trochę interesują, tak? Myślę, że część osób, które zobaczą naszą rozmowę, dojdzie do wniosku, że to nie jest jednak moralne. Jakie jest twoje podejście do tego, czym się zajmujesz? Znaczy, dopóki dwie osoby wyrażają na coś zgodę, no to wszystko jest jak najbardziej w porządku, tak? No ja nikogo do niczego nie zmuszam. Ktoś się godzi na dane praktyki wykonuje, nic poza tym nie przekraczam zakresu nigdy. Czy ty czerpiesz z tego przyjemność, czy podchodzisz do tego wyłącznie zadaniowo, to jest rodzaj twojej pracy i to wszystko? Znaczy ja niczego nie robię w życiu, co mi nie sprawia przyjemności, no bo życie mamy jedno i trzeba się bawić, tak? I robić same przyjemne rzeczy, o ile można. No, a że przy okazji są z tego pieniądze, no to tym lepiej, tak? A samo zadawanie bólu, tak? No bo to jest jak gdyby stały element twojej pracy. No. Czy ty jesteś sadystką? Oj, tak. Tak. No, jak ktoś tak krzyczy, to no nie powiem. Bardzo to jest przyjemne. Na wielu płaszczyznach. Wspomniałaś już o tym, że podczas tego rodzaju spotkań nie ma seksu. Tak. Czy twoi klienci tego nie oczekują? Czy BDSM im absolutnie wystarcza? Czy to po prostu zasada, jaką ty stosujesz? Znaczy większość domin i dominek, czyli takich pseudodomin, no nie oferuje takich usług, no bo niekoniecznie o to chodzi, tak? No jest kobiet, które oferują seks, jest no ze 100 razy więcej, nawet dosłownie. No a tutaj się przychodzi, żeby no coś innego jednak było. Jeśli facet zasłuży, to ewentualnie pozwolę mu samemu siebie zadowolić. Ale to tylko jak zasłuży. No w przeciwnym wypadku wychodzi po prostu do łazienki i obchodzi się smakiem. Czy mimo tego, że właściwie nie uprawiasz seksu z klientami, czy ty nazwałabyś siebie prostytutką, czy to absolutnie nie jest pojęcie, jakim chciałabyś się określić? Kwestia definicji. Jakieś tam usługi seksualne to są, no oni się tym podniecają, nawet jak ich bije, to czasami im no, staje, tak? Także no jakaś forma seksu to jest, no, że no, zależy, no. Ja tam ani nie obrażam się ani na jedno, ani na drugie, tak? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.